19 to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Może się wydarzyć, że w przyszłości trzeba będzie podnieść... Nie wykluczam tego, tak. Nie, no podwyższenie to nie już raz była podwyżka i źle to się skończyło. Polacy niezadowoleni z rządów Tuska. Ponad połowa badanych uważa, że premier i jego rząd nie wywiązują się ze złożonych obietnic. Ale to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, tego jeszcze nie widziałem. Ci młodzi odważyli się, żeby kruszyć beton w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ciąg dalszy czystek w armii. Stanowiska straciło kolejnych 5 generałów. Powrót kadry z czasów PRL-u w obecnej sytuacji jest bardzo lekkomyślny. Ogromna strata dla polskiej armii i zagrożenie polskiego bezpieczeństwa. Intencją polskiej lewicy, a ona rządzi edukacją, jest po prostu likwidacja, wycofanie religii ze szkół. Katolicy w Polsce przeżywają ciężkie chwile. Tym razem rząd wziął się za fundusz kościelny. W wolnej Polsce w zasadzie nigdy nie przerobiono funduszu w taki sposób, żeby właściwie funkcjonował. Ponad połowa badanych Polaków uważa, że premier Donald Tusk i jego rząd nie wywiązują się ze złożonych obietnic. Z sondażu pracowni United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że niezadowoleni są nie tylko zwolennicy opozycji, ale też co czwarty wyborca nowej większości, czyli uśmiechniętej Polski. W lipcu minęło 200 dni od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wytykają rządzącym, że nie doszło do realizacji wielu kluczowych obietnic zawartych w programie 100 konkretów na 100 dni. Wśród nich jest na przykład kwota wolna od podatku 60 tysięcy czy obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Za to już coraz częściej z rządowych ław można usłyszeć inny pomysł, zresztą znany już Polakom bardzo dobrze. Podwyższenie wieku emerytalnego, choć przed wyborami. Obecny premier zapewniał, że do tego nie dojdzie. Adrian Borecki. Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego. Premier ewidentnie ma problem z upilnowaniem swoich współpracowników, bo pomysł podniesienia wieku emerytalnego jednak przyszedł do głowy minister funduszy i polityki regionalnej. To jest ostatni dzwonek. Działań całościowych, nie stawianie jakichś ład doraźnych, tylko całościowych. Mówię, że może się wydarzyć, że w przyszłości trzeba będzie podnieść wiek. Nie wykluczam tego, tak. A przecież były takie zapewnienia i gwarancje. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach. Wszyscy muszą pracować najwięcej, jak się da. Ten wiek emerytalny jakoś trzeba będzie zmienić. To jest kwestia, to jest wielki znak zapytania i to jest ta rozmowa z Polakami, którą trzeba prowadzić. Pani minister ma za zadanie takie oswojenie społeczne i puszczenie tego typu informacji w okresie wakacyjnym, kiedy ludzie są mniej zajęci polityką. Jest taką próbą zobaczenia, co Polacy na ten temat powiedzą. Kiedyś już raz tłumaczono Polakom podwyższenie wieku emerytalnego. Przyjęliśmy ustawę, która przyjmuje podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla mężczyzn i kobiet. Tłumaczyliśmy, dlaczego jest to konieczne, z jakimi zagrożeniami wiąże się ewentualne nieprzyjęcie tych zmian. Dziś wraca podobna narracja, ale Polacy nie zgadzają się na pracę do śmierci. Wiek jest dobry. Ani nawet roku dalej. Więcej. Czyli by pani się jednak nie była zachwycona, gdyby podwyższyli ten wiek? Nie, absolutnie. Podniesienie wieku emerytalnego zamknie drogę tym, którzy na przykład nie mają możliwości wykonywania zawodu i chcieliby sobie po prostu odpocząć. Większość i tak pracuje dłużej niż ustawa im na to pozwala. Rząd jednak mówi tak jak kiedyś, pieniędzy nie ma. Mamy oczywiście pewne ograniczenia budżetowe, o nich również bardzo otwarcie rozmawiamy z naszymi partnerami w koalicji. A przecież wszystko miało być tak pięknie, wystarczyć miała tylko zmiana władzy. Wiecie, z czego można sfinansować ten program 100 konkretów 100 dni? Z uczciwości, kompetencji, dobrej reputacji przyszłego rządu. Rząd Donalda Tuska dobrej reputacji nie ma, co potwierdzają sondaże. Większość Polaków negatywnie ocenia wywiązywanie się z obietnic złożonych przez Tuska w trakcie kampanii wyborczej, a przecież wiarygodność miała być kluczowa dla szefa PO. Prawda, przyzwoitość, wiarygodność. Jak ta wiarygodność wygląda? Gdzie jest kredyt 0% na pierwsze mieszkanie? Gdzie jest 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych? Gdzie jest zerowy VAT na transport publiczny? Nie ma.
Nie ma też wielu innych konkretów. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy dla samozatrudnionego. Zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy będzie faktura. Zapłacona, tak. Nie słuchając, co ludzie mówią. No, w ogóle. Dokładnie. Mają nas gdzieś. Mają nas totalnie gdzieś, tam co chcą. Jeżeli się coś zawierało, tak zwaną umowę jakąś z kimś, no to trzeba dotrzymywać tej umowy. A przedwyborcza umowa była taka. Ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej i w każdym polskim domu będzie lepiej. Ma gruntowne pokrycie też w naszych kompetencjach i obliczeniach. Obliczenia, które otrzymujemy w rachunkach, pokazują co innego. Po prądzie i gazie podwyżki o kilkadziesiąt złotych za wodę. Nie możemy tutaj mówić o podwyżkach, tylko swego rodzaju waloryzacji. Ta waloryzacja ma przecież tylko zachęcić do oszczędzania. Jednak jak wskazuje WP, podwyżki, które nam przychodzą, to dopiero początek, bo miliony Polaków zużywają ponad 3 metry sześcienne wody miesięcznie, a to jest limit, który rząd chce wyznaczyć Polakom. Zużyjesz więcej, zapłacisz horrendalnie więcej. Spokojnie. 3 metry na sześcienne na osobę to jest taki standard, którym każdy może w dosyć sposób komfortowy jakby funkcjonować. A przecież miało być taniej i lepiej w każdym polskim domu. Adrian Borecki, Republika. Kilka miesięcy po odwołaniu pod wątpliwymi zarzutami szefa Eurokorpusu generała Jarosława Gromadzińskiego ciąg dalszy czystek w armii zarządzanej przez koalicję Tuska. Z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego przy kwaterze głównej NATO odwołany został generał Artur Jakubczyk, a swoje stanowiska straciło jeszcze czterech oficerów. Generał Ryszard Parafianowicz, generał Robert Głąb, generał Roman Kopka i generał Grzegorz Skorupski. O fali zwolnień najwyższych dowódców wojskowych Radosław Jankiewicz. Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o odwołaniu generała Artura Jakubczyka z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w kwaterze głównej NATO. Resort Obrony utrzymuje, że procedurę rozpoczęli sojusznicy z powodu rzekomych homofobicznych zachowań oficera. Jednak według generała jego przełożeni w NATO są także zaskoczeni decyzją MON. W moim odczuciu stawiane mi zarzuty są mocno niepoważne i godzące w moje dobre imię. Nie wiem dlaczego próbuje się wokół mojej osoby rozwijać jakiś wątek skandalu i tym samym niszczyć mnie jako żołnierza i człowieka. Generał Jakubczyk to doświadczony wojskowy. W czasach tworzenia 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach był zastępcą jej pierwszego dowódcy generała Jarosława Gromadzińskiego. Jestem żołnierzem z wieloletnim doświadczeniem. Służąc w strukturach międzynarodowych, w tym trzykrotnie w misjach wojennych Irak, Afganistan, wielokrotnie byłem nagradzany za pracę na rzecz bezpieczeństwa zarówno naszej ojczyzny, jak również bezpieczeństwa międzynarodowego. Swoje stanowiska stracili także generał Robert Głąb, dotychczasowy zastępca szefa sztabu do spraw zarządzania zasobami w sojuszniczym dowództwie NATO w Norfolk, generał Ryszard Parafianowicz, który został zwolniony ze stanowiska w dowództwie operacyjnym, generał Roman Kopka, dotychczasowy dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża oraz generał Grzegorz Skorupski, który pełnił służbę w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych. Jesteśmy w sytuacji przedwojennej, w sytuacji, w której w każdej chwili może dojść do ataku rosyjskiego i polska armia musi być sprawna, a nie zdezorganizowana. Dlaczego do tego dochodzi? No oczywiście są to swoiste czystki po poprzednikach, po Prawie i Sprawiedliwości. Odsunięci generałowie, wszystko wskazuje na to, że wiązani przez obecne kierownictwo MON z Prawem i Sprawiedliwością swoje kariery rozpoczęli wcześniej. Łączy ich także jeszcze jedno. Wszyscy wstąpili do armii już po upadku komunizmu. Odwołanie przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej generałów z młodszego pokolenia dla mnie jest oczywistym sygnałem zemsty starych generałów. Ci młodzi odważyli się, żeby kruszyć beton w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wystąpili przeciwko układom, które były w Ministerstwie Obrony Narodowej przez lata. No i niestety te układy wracają. Nieoficjalnie mówi się, że architektem czystek w armii jest generał Mirosław Różański, członek PZPR i oficer, który swoją karierę rozpoczął jeszcze w PRL, mianowany przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego na dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych. Widzimy w tej chwili rewolucję personalną w wojsku, która ma motywy polityczne. Ona jest przeprowadzana przez generała Różańskiego, który został przez Donalda Tuska ustanowiony
politycznym komisarzem, nadzorcą nad ministrem obrony, a to jest człowiek powiązany z ekipą generała Jaruzelskiego. Po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę Różański odszedł z armii i najpierw założył fundację StratPoints, w której odnaleźli się funkcjonariusze wojskowych służb informacyjnych z obecnym szefem służby kontrwywiadu wojskowego generałem Jarosławem Stróżykiem na czele, a później u boku Szymona Hołowni wszedł do polityki. Po 13 grudnia do armii zaczęli wracać wojskowi emeryci, którzy swoje kariery zaczynali jeszcze w czasach ZSRR. Mamy do czynienia z takim gigantycznym procesem ukrywanym przed społeczeństwem powrotu ludzi sformatowanych w ramach tej ideologii generała Jaruzelskiego. Co ciekawe, wydaje się, że niewiele dzieje się w sprawie niedawnego wulgarnego zachowania i ataku na dziennikarzy ze strony lekarza Wojskowego Instytutu Medycznego podpułkownika Piotra Szymańskiego. Były szef MON Mariusz Błaszczak złożył do obecnych władz resortu obrony pytania, czy podpułkownik Szymański między innymi ma dostęp do informacji niejawnych. Trzeba sprawdzić, czy w czasie postępowania kontrolnego były jakieś wątpliwości co do stanu psychicznego pana podpułkownika, bo dostęp do informacji niejawnych wymaga tego, żeby takich wątpliwości nie było. Postępowanie w sprawie dostępu do tajnych danych oficera zapewne będzie prowadzone przez SKW, kierowane przez generała Stróżyka oraz jego zastępcę, Krzysztofa Duszę, jednego z architektów zawartego w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska porozumienia między polskim kontrwywiadem wojskowym a ruską FSB. A sam generał Stróżyk przygotowuje raport dla premiera w sprawie rosyjskich wpływów w Polsce. Radosław Jankiewicz, Republika. Ponad 4 tysiące pracowników ma stracić pracę w PKP Cargo. Niektórzy już nie wytrzymują presji i zwalniają się sami, zwłaszcza, że wciąż nie wiadomo, jak będą wyglądały redukcje. No i jaki jest program naprawczy spółki. Tymczasem sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowo trudna. Miesiące letnie jak dotąd nie zapowiadały wzrostu bezrobocia dzięki wzrostowi liczby prac sezonowych. Tym razem bezrobocie w lipcu wzrosło jednak do 5%. Jaki plan naprawczy ma rząd? Czy chodzi tylko o przerzucanie odpowiedzialności na poprzedników? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Ruszyły zwolnienia aż 4 tysięcy osób z państwowej spółki PKP Cargo, a ta jest w poważnych finansowych tarapatach. I nie tylko, bo ruszyło także śledztwo w sprawie zarządzania PKP Cargo. W jakim stanie jest dzisiaj państwowy przewoźnik, a także co stanie się z ludźmi, z pracownikami i jak odbije się to na polskiej gospodarce? Dzisiaj sprawdzam. Nie oddamy Cargo nikomu, a szczególnie Niemcom. Dużo ludzi zostaje bez pracy, no. Całe rodziny. Ponad 4 tysiące pracowników ma stracić pracę w PKP Cargo. Już teraz 3 tysiące z nich nie ma obowiązku świadczenia pracy. Według związkowców atmosfera jest wyjątkowo ciężka. Niektórzy nie wytrzymują presji i zwalniają się sami. Zwłaszcza, że wciąż nie wiadomo, jak będą wyglądały redukcje i jaki jest program naprawczy spółki. Jednym ze sposobów uzdrowienia polskiej gospodarki jest przegląd kadr niestety i tych menadżerskich, jak zarządzają i czy nie ma przyrostu. No widać było w Cargo. Zwalniają teraz kilka tysięcy ludzi i Cargo nie stanęło. Dalej pracuje jak pracowało. Rząd wespół z prokuraturą winnych obecnego stanu PKP Cargo szuka wśród członków poprzedniego zarządu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień w PKP Cargo w okresie do połowy 2023 roku. Tymczasem w 2023 roku firma osiągnęła ponad 82 miliony złotych zysku wobec 148 milionów złotych w 2022 roku. W pierwszym kwartale tego roku miała już 118 milionów złotych straty. Ludzie, w związku z tym, że tracimy gospodarkę pracownika na rzecz gospodarki pracodawcy, no będą się na te gorsze warunki pracy nam niestety godzili. No właśnie w tej zasadzie, że lepiej pracować i zarobić cokolwiek, niż pracować i nie zarobić nic. Sytuacja na rynku pracy już jest zaskakująco trudna. Latem poziom bezrobocia zazwyczaj spadał przez wzrost zatrudnienia sezonowego. Ale nie w tym roku. Przez miesiąc przybyło ponad 4 tysiące osób bez pracy i na koniec lipca było ich aż ponad 766 tysięcy. Stopa bezrobocia wzrosła do 5% w lipcu. Ta lawina już ruszyła.
Mamy wakacje i naprawdę jeszcze żyjemy wszyscy wakacjami. Zapewniam, że od września ta mapa będzie się zagęszczała. A będzie niestety gorzej. Będziemy dalej mogli się spodziewać problemów w związku z tym, że nie rozwijają się firmy, nie rośnie podaż, czyli nie ma nowych miejsc pracy. I to jest największy problem naszej gospodarki. To bezrobocie będzie mimo braku ludzi do pracy rosło i za chwilę zobaczymy zastój w płacach przy dużej inflacji. W rządowych planach również nie widać szans na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju. Widzimy chęć podnoszenia podatków, dociskania śruby przez urzędy skarbowe, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, ale to nie spowoduje wzrostu gospodarczego. A koszty poniosą Polacy. Edyta Hołdeńska, Republika. 68. konkret Tuska dotyczący przejrzystości w procedurach powoływania na strategiczne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa ma się nijak do działań obecnego rządu. Wczoraj informowaliśmy o obsadzeniu fotela prezesa Banku Ochrony Środowiska przez człowieka, który zarządzał wcześniej niewielkim bankiem, ale udzielającym kredytów partiom współtworzącym obecny rząd. Dziś dziennikarze Śledczy Republiki alarmują, że w zarządzie Grupy Azoty zasiada Artur Rzet, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty za donoszenie na marszałka Kuchcińskiego o wdzięczności i nowych standardach. Michał Solarz. Znajomość z prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej zdecydowanie popłaca. Okazuje się, że nawet jeśli ciążą na kimś prokuratorskie zarzuty, może liczyć na wdzięczność. Artur Rzet, znajomy krewkiego ministra sportu Sławomira Nitrasa, wpisany jest najwidoczniej na listę zasłużonych dla partii. Pomimo trwającego śledztwa w sprawie ujawnienia listy lotów Marka Kuchcińskiego, kiedy ten był marszałkiem Sejmu, teraz z zarządów Tuska Rzet dostał stołek w spółce Skarbu Państwa. Od niedawna zasiada w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty. Prokuratura w Szczecinie w jego sprawie jeszcze pracuje. Potwierdzam, że takie śledztwo jest w prokuraturze regionalnej w Szczecinie prowadzone. W sprawie występują podejrzani. Jednym z nich jest Artur Rzet, na którym obecnie ciąży zarzut kwalifikowany z artykułu 266 kodeksu karnego. On dotyczy ujawnienia tajemnicy, z którą dana osoba zapoznała się w ramach wykonywania swoich czynności służbowych. Śledztwo ma trwać do końca tego roku, ale Rada Nadzorcza chemicznego giganta czekać nie mogła. W końcu donos na marszałka Sejmu z przeciwnego obozu to zasługa nie do przecenienia. Doszło do sytuacji, w której pan Artur Rzet dostał nagrodę za to, że pomógł zbić kapitał polityczny na dokumentach, które nie powinny zostać ujawnione Sławomirowi Nitrasowi. Ta sprawa jest bardzo poważna, bo gdyby dzisiaj doszło do ujawnienia lotów, nie wiem, chociażby marszałka Szymona Hołowni, zaraz wielkie larum podniosłoby się, że to są informacje niejawne, strategiczne i że one mogą wpłynąć na to, że marszałek Hołownia może być zagrożony albo te informacje mogą być wykorzystane przez obce wywiady. Artur Rzet miał doradzać SMS-owo Tomaszowi H., innemu podejrzanemu w sprawie, byłemu oficerowi Służby Ochrony Państwa, co zrobić z informacjami w sprawie lotów Kuchcińskiego. Najlepiej, jakby donos na marszałka trafił bezpośrednio do Nitrasa, miał pisać nowy członek zarządu Grupy Azoty. Znajomi pana Sławomira Nitrasa, znajomi pana Gawłowskiego, znajomi pana Grodzkiego, sądzę, że bardzo dobrze się teraz czują w spółkach Skarbu Państwa, czy w spółkach, w których Skarb Państwa ma udziały. Moim zdaniem dla nich ta osoba jest niczym święta. Tak jak mówił kiedyś pan Neumann, oni swoich nie ruszają. Jak jesteś w Platformie, to włos ci z głowy nie spadnie, czy jak jesteś dziś obok Platformy, to ci włos z głowy nie spadnie. Politycy Koalicji Obywatelskiej rozmydlają sprawę Artura Rzet. Intratny stołek w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty pomimo prokuratorskiego postępowania być może ma uzasadnienie. Może jest specjalistą w zakresie finansów, prowadzenia także firmy. Może jednak świadczyć o tym, że podejrzany, który zasiada w strategicznej spółce Skarbu Państwa, ma wyjątkową łatwość do ujawniania tajemnic. Sam Artur Rzet milczy. Dziennikarze Śledczy Republiki wysłali do niego zapytanie na służbowego maila. Do tej pory odpowiedzi brak. Michał Solarz, Republika. Katolicy w Polsce przeżywają ciężkie chwile. Tym razem rząd Donalda Tuska wziął się za fundusz kościelny. To jeden z nielicznych 100 konkretów, które ekipa 13 grudnia chce zrealizować. O ile sam pomysł zmian w funduszu kościelnym nie budzi jakichś większych kontrowersji, to idące obok zmiany są wprost wymierzone w katolików. Przecież wojna ideologiczna zawsze będzie podsycać emocje. Paweł Błoch. Na posiedzeniu rządu pojawił się temat funduszu kościelnego. Ministrowie jak na razie nie zdradzają szczegółowych planów, jednak ich wstępna strategia jest zawarta na oficjalnych stronach Koalicji Obywatelskiej.
Przygotowywane są założenia rozwiązań, które mają doprowadzić do przeniesienia ciężaru finansowania składek na ubezpieczenia społeczne za duchownych z funduszu kościelnego na instytucje diecezjalne, zakonne lub samych duchownych z zachowaniem pełnych gwarancji konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego dla osób duchownych. W samej idei reformy funduszu kościelnego nie ma niczego złego, jednak diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Pomysł zastąpienia go, nie tyle likwidacji, nie tylko likwidacji, ale zastąpienia tak zwaną asygnatą podatkową, czyli dobrowolnym opodatkowaniem ze strony części obywateli, czyli wiernych, jest moim zdaniem rozwiązaniem słusznym, o ile oczywiście wysokość tej asygnaty będzie to rekompensować albo nawet przewyższać. No właśnie, muszą być zachowane określone zasady. Popatrzmy więc, jak wygląda polityka rządu Donalda Tuska wobec katolików. Niestety, nie rysuje się pozytywny obraz. To właśnie ekipa rządząca planuje opodatkować kapliczki. To Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i jednocześnie wiceszef Platformy, usuwa z urzędów krzyże i święte symbole. W dużej mierze chodzi chyba o sojuszników z zagranicy. To widać bardzo po działaniach Rafała Trzaskowskiego, który od zawsze był takim, jako polityk, tworem organizacji pozarządowych, sponsorowanych często właśnie ze źródeł zagranicznych. Nielegalnie przejęte przez silnych ludzi Donalda Tuska Polskie Radio nieoczekiwanie zerwało wieloletnią współpracę z Katolicką Agencją Informacyjną. Spółka, która jest rzekomo w likwidacji, szuka oszczędności. Logiczne. W tym samym czasie minister edukacji Barbara Nowacka tylnymi drzwiami usuwa religię ze szkół. Komisja Wychowania Katolickiego wciąż przypomina, że nauczanie religii katolickiej i innych wyznań wspiera wychowawczą rolę szkoły. Stanowi integralną część wychowania człowieka, służy jego rozwojowi moralnemu i społecznemu, ma duże znaczenie dla poznawania własnej historii i kultury. Zachęcamy wszystkich wiernych, aby na różne sposoby podejmować działania ukazujące tę wielką wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Zmiany proponowane przez resort edukacji przewidują łączenie grup, na przykład czwarta i piąta klasa razem. Ponadto lekcja katechezy ma być ograniczona do jednej tygodniowo. Religia ma być na początku albo na końcu zajęć, a ocena ma nie liczyć się do końcowej średniej. Jest to bardzo niebezpieczna gra, bowiem moim zdaniem intencją polskiej lewicy, a ona rządzi edukacją, jest po prostu likwidacja, wycofanie religii ze szkół. Antyklerykalny szał opętał również najbardziej konserwatywne części naszego kraju. Na Podlasiu, w gminie Choroszcz, wandale zdemolowali przydrożną kapliczkę. To był szok dla nas. Myśmy się tu zebrali i no, prawie wszyscy popłakali, bo ona tyle lat tutaj była jednak i się nic nie działo, że dożyliśmy takich czasów. Jednak to, co obserwujemy w Polsce, to tylko zalążek antychrześcijańskiego szaleństwa na Zachodzie. W Paryżu zatrzymano współpracowników międzynarodowej organizacji Citizen Go za to, że na aucie umieścili hasło "Stop atakowaniu chrześcijan". Wśród zatrzymanych był Polak. Paweł Błoch, Republika. Oglądają Państwo program Dzisiaj o to, co jeszcze przed nami. Ta historia mrozi krew w żyłach. Para lesbijek zgotowała 4-letniemu chłopcu prawdziwe piekło na ziemi. Trwają przygotowania do wielkiej defilady Wojska Polskiego w Warszawie. Czy w Polsce dokonuje się coraz więcej aborcji? Według Dziennika Gazety Prawnej tylko w ubiegłym roku dokonano więcej zabiegów przerywania ciąży niż w 2021 roku po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzał, że aborcja z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z konstytucją. Od tego czasu polskie prawo się nie zmieniło. Dlaczego zatem szpitale dokonują większej liczby aborcji? Powodem ma być obchodzenie przepisów przez coraz częstsze wykorzystywanie przesłanki dotyczącej zdrowia kobiety, w tym zdrowia psychicznego. Łukasz Żmuda. Liczba aborcji dokonywanych w Polsce rośnie. W tym roku dokonaliśmy 18 terminacji w porównaniu z 10 w 2023 roku. Od grudnia 2023 roku nie było żadnego przypadku odmowy.
To znaczy, że tylko w poznańskiej placówce po 7 miesiącach tego roku aborcji jest prawie 2-krotnie więcej niż w całym roku ubiegłym. Eksperci nie mają wątpliwości, że wpływ ma coraz częstsze korzystanie z przesłanki dotyczącej zagrożenia zdrowia, ale psychicznego. Jak informują placówki, zabiegi były wykonane ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Wśród powodów są wskazania psychiatryczne i są najczęstsze w mniejszych szpitalach. To są aborcje wykonywane na chorych dzieciach, czyli przesłankę eugeniczną próbuje się obchodzić właśnie tą metodą i to jeszcze w bardziej okrutny sposób. Przesłanka zagrożenia zdrowia kobiety i życia kobiety nie ma limitu w czasie, czyli można zabić także dziecko w trzecim trymestrze ciąży. Wpływ na wzrost liczby aborcji może mieć także zmiana władzy. Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050 są za liberalizacją prawa aborcyjnego. Ta mordercza narracja rządu Donalda Tuska, te próby przeforsowania kolejnych projektów proaborcyjnych w Sejmie, które wytwarzają takie wrażenie, takie poczucie w społeczeństwie, wśród lekarzy, że uśmiercanie dzieci będzie teraz dozwolone. Prawnik, a zarazem poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski nie ma wątpliwości, że obchodzenie w ten sposób prawa doprowadza de facto do nadużyć przepisów, które przestają chronić życie nienarodzone. To jest w praktyce aborcja na życzenie. Aborcja na życzenie już w 1997 roku została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za naruszającą prawo do życia. Rządząca koalicja usiłuje forsować projekty proaborcyjne. 12 lipca upadł w Sejmie projekt depenalizujący aborcję. Przeciwni takim rozwiązaniom byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Kukiz 15 i większość posłów PSL. My szukamy właściwie teraz od czasu tego nieszczęsnego głosowania pewnych praktycznych sposobów, które nie wymagają zmian ustawowych. Zespół prokuratorów powołany przez Adama Bodnara złożył projekt wytycznych dla śledczych dotyczący odmowy wykonania aborcji. Z kolei Lewica kolejny raz złożyła do Sejmu ten sam projekt ustawy dotyczący depenalizacji aborcji. Będziemy walczyć do skutku, bo nie będziemy składać parasolek. Warto zaznaczyć, że Polska ma jedno z najlepiej chroniących życie poczęte prawo. Jednak jego egzekwowanie to już inna kwestia. Zwłaszcza, że do władzy doszły partie, które w większości dążą do legalizacji aborcji do 12 tygodnia życia. Potrzebne są pytania, potrzebne jest dociekanie dziennikarzy, ale także polityków, żeby sprawdzać, co dzieje się w szpitalu, bo warto podkreślić, że lekarz ma obowiązek zajmować się zarówno matką, ale jego pacjentem jest także dziecko poczęte. Konstytucja Rzeczpospolitej zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia i jest to jedna z najważniejszych gwarancji konstytucyjnych. Łukasz Żmuda, Republika. Głodzenie, bicie, zamykanie w szafie, odmawianie posiłków i możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. To tylko niewielki fragment tortur, których doświadczył 4-letni Ignaś z rąk swojej matki i jej partnerki. Para LGBT zgotowała malcowi prawdziwe piekło na ziemi. Za swoje czyny kobiety odpowiedzą przed sądem. W Gliwicach jest Daniel Machnowski. Powiedz, jakie zarzuty usłyszały te zatrzymane już kobiety? Matka 4-letniego Ignasia, Julia B., a także jej partnerka Patrycja J. usłyszały zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad dzieckiem, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Chłopiec jest już bezpieczny, trafił do rodziny zastępczej, ale pojawia się tutaj pytanie, czy tej tragedii można było uniknąć. Być może można było jej uniknąć, gdyby szybsza reakcja sąsiadów, a także osób z najbliższego otoczenia kobiet. A takiej reakcji niestety nie było. A więcej na ten temat już teraz Maciej Struk. Ta historia mrozi krew w żyłach. To właśnie w tym bloku w Gliwicach rozgrywał się horror 4-letniego Ignasia. Od października ubiegłego roku chłopiec mieszkał tu wraz ze swoją matką Julią B., jej partnerką Patrycją J. i jej dwiema córkami. Dziewczynki, w przeciwieństwie do Ignasia, miały być dobrze zadbane. Pod koniec lipca Ignacy wyszedł z domu w samych butach. Dziecko zauważyła Ukrainka, która odprowadziła go na najbliższy komisariat. Chłopczyk na swoim ciele posiadał widoczne obrażenia w postaci zadrapań, otarć, zasinień, wybroczyn wokół oczu, więc wiadomo było, że mamy do czynienia z jakimś zdarzeniem kryminogennym. Chłopczyk dał radę się przedstawić i powiedzieć, gdzie mieszka. Jego stan był na tyle poważny, że policjanci natychmiast wezwali pogotowie. W tym czasie na komisariacie stawiła się matka Ignacego, która zgłosiła jego zaginięcie. Policjanci zatrzymali kobietę, matkę tego chłopczyka, 29-latkę, natomiast tego samego dnia
niespełna 2 godziny później zatrzymały zamieszkującą z nią wspólnie drugą kobietę, 27-latkę. Ignacy wyszedł już ze szpitala i przebywa obecnie w placówce zastępczej. Okazuje się, że chłopiec pod opieką kobiet przeżywał prawdziwe piekło na ziemi. Czyny, których miała się dopuszczać przede wszystkim partnerka matki wobec Ignacego, jeżą włos na głowie. Bezpodstawne karanie, przetrzymywanie i długotrwałym siedzeniem w szafie, straszenie pójściem do domu dziecka, odmawianiem dziecku jedzenia, picia, zabraniania oddawania potrzeb fizjologicznych. Były też groźby pozbawienia życia, rzucanie dzieckiem o ścianę, szarpanie za uszy, gryzienie, uderzanie kablem po ciele, uderzanie pięścią po ciele, duszenie i kopanie. Mieszkańcy bloku niechętnie rozmawiają o dramacie, który rozgrywał się za ścianą. Wiadomo, że w rodzinie Ignasia dochodziło do częstych awantur. Jedna z sąsiadek przyznała, że w piwnicy znajdowała się poduszka i kocyk. Niewykluczone, że Ignaś spędzał tam noce. Czyli raczej spokojna rodzina, pana zdaniem? Widać na to nie była spokojna, skoro ich pozamykali. Julia B. i Patrycja J. trafiły do aresztu. Na kobietach ciąży szereg zarzutów, w tym znęcania się nad dzieckiem i spowodowanie obrażeń ciała. Grozi im nawet 8 lat pozbawienia wolności. Maciej Strug, Republika. Policja przygotowuje się do kolejnych zamieszek. To reakcja na listę kilkudziesięciu potencjalnych miejsc z nowymi demonstracjami Brytyjczyków. Ci mają dość ignorancji rządu i tragicznych skutków błędnej polityki migracyjnej. 9 dni po brutalnym morderstwie 3 małych dziewczynek przez syna imigrantów z Rwandy wiedzą już, że nie mogą liczyć na pomoc ze strony władz. Zamiast tego są aresztowania, inwigilacja i cenzura. W Liverpoolu jest Michał Gwardyński. Powiedz, czy tu, gdzie jesteś, też planowane są demonstracje, ewentualnie w ilu jeszcze miejscach Wielkiej Brytanii? Dzień dobry Państwu. Za niespełna godzinę w ponad 100 brytyjskich miastach na terenie całej Wielkiej Brytanii odbędzie się szereg protestów przeciwko masowej i nielegalnej migracji. Również będzie miało miejsce ponad 30 kontrdemonstracji, na czele których staną przedstawiciele środowisk muzułmańskich, a także skrajnej lewicy. W południowym Liverpoolu, gdzie w tej chwili się znajdujemy, takie starcia również mogą mieć miejsce. Warto podkreślić, że policja wydała zakaz gromadzenia się, który obowiązuje do jutra, do godziny 19. Więcej na temat rządowej propagandy, a także reakcji kartelu medialnego w Wielkiej Brytanii, Konrad Wąż. Islamiści w Wielkiej Brytanii przechodzą do kontrataku. Uzbrojeni m.in. w maczety patrolują brytyjskie ulice. Atakują samotnych białych Anglików. Policja nie reaguje, a to tylko zwiększa gniew i frustrację ludzi. Mam już dość strachu, który odczuwam każdego dnia, kiedy wychodzę z domu. Nie mam pałki ani paralizatora jak ty. Jeśli ktoś mnie zaatakuje, zginę. Coraz pewniej w Wielkiej Brytanii czują się za to islamiści. Do przygotowującego się do relacji na żywo Michała Gwardyńskiego, dziennikarza Republiki, podszedł mężczyzna, który przedstawił się jako szef tutejszej społeczności i zażądał, aby ekipa przestała pracować. What's the problem? W czym problem? What's the problem? You guys are problem. Wy jesteście problemem. Tutaj nikt nie może filmować. Dlaczego nie możemy tu stać? A po co tu jesteście? Chcę wiedzieć, po co tu jesteście. Muzułmanie wezwali policję, a ta zamiast zapewnić bezpieczeństwo naszej ekipie, ostrzegła, że lepiej będzie, jeśli stąd odjedzie. Cenzura w Wielkiej Brytanii jest wszechobecna. Warto podkreślić również rolę policji, która przychodzi do autorów komentarzy na Facebooku. Policja ochoczo wykonuje polecenia muzułmańskiej społeczności, stając się ich rzeczywistym rzecznikiem. Wczoraj podobną sytuację przeżyła reporterka telewizji Sky News. Musiała przerwać relację pod presją kilku zamaskowanych islamistów, mimo że brytyjskie media biorą stronę imigrantów. Protestujących Brytyjczyków nazywają skrajnie prawicowymi bandytami. Wielka Brytania, BBC szczyciły się kiedyś tym, że tam nie ma cenzury. Otóż tam w Wielkiej Brytanii jest cenzura. Bardzo niestety wnikliwa. To, co przeżył wasz reporter wczoraj, tylko to potwierdza. Władze i media oskarżają też Portal X i jego właściciela Ilona Maska o prowokowanie zamieszek. W rzeczywistości portal miliardera jest obecnie jedynym masowym medium, które przedstawia relacje obu stron konfliktu.
Publikowanie niewygodnych dla władzy komentarzy jest jednak błyskawicznie karane. Aresztowano już ponad 400 osób. 100 postawiono w stan oskarżenia, m.in. w związku z aktywnością w internecie. Oczekuję, że zostaną skazani do końca tygodnia. To wyraźne ostrzeżenie. Jeśli w jakikolwiek sposób zaangażujesz się w protesty, w ciągu tygodnia zostaniesz ukarany. Takie apele przynoszą jednak odwrotny skutek. Tylko dziś protesty Brytyjczyków mają odbyć się w kilkudziesięciu miejscowościach. Z postawy premiera kpią islamiści. Nie chcemy waszej ochrony. Sami potrafimy się obronić i to zrobimy. A teraz przesłanie do Keira Starmera. Obronimy się, nasze rodziny i nasze domy. Islamiści otwarcie mówią, że przejmują kontrolę nad Wielką Brytanią. A Brytyjczycy o przyszłość swoich dzieci muszą już walczyć nie tylko z gangami islamskich nielegalnych imigrantów, ale też z własnym rządem. Konrad Wąż, Republika. Zamiast zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, eskalacja napięcia. Terroryści Hamasu wybrali nowego lidera, którym został pomysłodawca październikowych ataków na Izrael. Ten zapowiada krwawe zamachy na wroga. Izrael również nie ustaje w atakach. W Strefie Gazy ostrzelał cywilów, przeprowadził też atak dźwiękowy, zakłócając przemówienie przywódcy Hezbollahu. Wszystkie strony bliskowschodniego konfliktu szykują się do wojny. Marcin Szewczak. Po tym, jak Izrael zlikwidował ich lidera, terroryści z Hamasu jeszcze bardziej się radykalizują. Na nowego przywódcę wybrali bezwzględnego egzekutora rządnego izraelskiej krwi, 61-letni Yahya Sinwar. Tak straszy swoich największych wrogów. Przyjdziemy po was z nieskończoną liczbą rakiet. Przyjdziemy po was z potokiem żołnierzy. Miliony naszych ludzi przyjdą po was. To on był mózgiem ataków na Izrael z 7 października zeszłego roku, gdy tunelami i paralotniami terroryści Hamasu przedostali się na teren Izraela, zabijając mężczyzn, gwałcąc kobiety, porywając dziesiątki obywateli, w tym dzieci. Trudno się teraz spodziewać, by to właśnie on dążył do zawieszenia broni i pokoju na Bliskim Wschodzie. Yahya Sinwar to terrorysta odpowiedzialny za najstraszniejsze zbrodnie na naszym narodzie. Jego miejsce jest tam, gdzie Mohameda Dejfa i innych zabitych przez nas terrorystów. Na północy Izraela Hezbollah już zaatakował dronami. 7 osób zostało rannych. Tel Awiw nie pozostaje dłużny. Metodycznie niszczy Strefę Gazy. To atak na obóz dla uchodźców i budynki mieszkalne. Oprócz terrorystów, izraelskie wojsko bierze też na cel cywilów. Zwykli ludzie po obu stronach potrzebują zawieszenia broni bardziej niż czegokolwiek innego. To trwa już za długo i zaszło za daleko. Jest coraz gorzej, bo wzajemna nienawiść tylko rośnie. Ale nadziei na pokój na Bliskim Wschodzie nie widać. Izrael może zostać zaatakowany z wielu stron. Terroryści z Hamasu, libański Hezbollah, jemeńscy Huti, ale przede wszystkim Iran, zwierają szeregi i łączą siły. Największy sojusznik Izraela, Stany Zjednoczone, w pełnej gotowości. Nasze poświęcenie dla Izraela jest żelazne. Będziemy chronić naszych sojuszników przed atakami terrorystów i ich sponsorów i będziemy bronić naszych żołnierzy w regionie. Izrael intensywnie przygotowuje się do wojny. Wzmocnił ochronę najważniejszych państwowych budynków, spodziewając się ataków m.in. na Knesset, siedzibę parlamentu. Uruchomił też podziemne szpitale. Druga strona też dąży do rozlewu krwi, co wydaje się już nieuniknione. Marcin Szewczak, Republika. To sytuacja bez precedensu, bo po raz pierwszy od rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Rosji wkroczyły tak licznie ukraińskie wojska. Do przygranicznego obwodu kurskiego przedostać się mogło nawet 400 ukraińskich żołnierzy. Nie tylko ukraińscy żołnierze, ale też 11 czołgów i 20 bojowych wozów opancerzonych bierze udział w ofensywie, która kompletnie zaskoczyła rosyjskich barbarzyńców. Władimir Putin zwołał pilne spotkanie z członkami Rady Bezpieczeństwa. Atak poprzedziły nocne ostrzały z dronów. Ukraińcy przekroczyli granicę w dwóch miejscach i przejęli kontrolę nad 4 przygranicznymi miejscowościami. Kampania w Stanach Zjednoczonych przyspiesza. Demokraci przedstawili swojego kandydata na wiceprezydenta. To skrajnie lewicowy polityk, gubernator Minnesoty, Tim Walz. Czy razem z Kamalą Harris ma szansę pokonać duet Trump-Vance? Jedno jest pewne, walka również ta w tle na wpływy i fundusze będzie bardzo zacięta. Maksymilian Maszenda. W przeszłości był nauczycielem, dziś to gubernator Minnesoty. 60-letni Tim Walz chciałby teraz zostać wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Dziękuję pani wiceprezydent za zaufanie, jakim mnie obdarzyłaś, ale może nawet bardziej dziękuję za przywrócenie radości.
Waltz jest uważany za polityka skrajnie lewicowego. W Minnesocie, w której rządzi, zabijanie nienarodzonych dzieci ukryte pod hasłem wolności reprodukcyjnej jest legalne na życzenie w każdym momencie trwania ciąży. Dla Kamali Harris to powód do dumy. Był pierwszym gubernatorem w kraju, który podpisał nową ustawę uznającą wolność reprodukcyjną za podstawowe prawo. Czy Waltz faktycznie pomoże Harris i demokratom wygrać wybory? Jest od niej niewiele starszy i niewiele bardziej doświadczony, a ich poglądy na zasadnicze kwestie właściwie się nie różnią, co może być przeszkodą w przyciągnięciu nowych wyborców. Już wykorzystują to Republikanie z Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em na czele. To brzmi jak żart. Mielibyśmy rząd najbardziej skrajnie lewicowych radykałów w całej naszej historii, na każdym szczeblu. Demokraci błyskawicznie zbierają na kampanię Kamali Harris olbrzymie pieniądze, większe niż Republikanie. Podobnie było w 2016 roku, gdy Donald Trump pokonał Hillary Clinton. Demokraci tradycyjnie dostają przelewy od bogatszej części amerykańskiego społeczeństwa i w większości gigantycznych korporacji. A to nie jedyna ich przewaga. Prawdopodobnie to tylko zbieg okoliczności, że pracownicy Alphabet, Google byli największymi darczyńcami Bidena. Elon Musk nawiązał w ten sposób do zarzutów o celowe usuwanie zdjęć i treści związanych z Donaldem Trumpem przez cyfrowego giganta i promowanie w wynikach wyszukiwania Kamali Harris. Do niedawna jeszcze Waltza sponsorowała Narodowe Stowarzyszenie Broni, czyli NRA, czyli jeden z największych lobbystów. Kwestie ekonomiczne często są ważniejsze dla firm, tak dużych firm, korporacji, niż kwestie ideologiczne. Ważą się losy debaty pomiędzy Harris a Trumpem, do której miałoby dojść we wrześniu. Wcześniej, bo już w najbliższy poniedziałek, były prezydent ma spotkać się z Elonem Muskiem, któremu, jak mówi, udzieli ważnego wywiadu. Maksymilian Maszenda, Republika. Rozpoczął się czas pielgrzymek. Tysiące ludzi, niezależnie od pogody czy zdrowia, dzielnie przemierzają kolejne kilometry. Wielu niesie ze sobą konkretne intencje. W tym roku Jasna Góra spodziewa się rekordowej liczby pątników. Anna Gerker. Ta pielgrzymka jest wyjątkowa, bo wśród pątników są osoby z niepełnosprawnościami. Nie stoi im to jednak na przeszkodzie, by pokonać setki kilometrów. W tym roku uczestników nie brakuje. Brakuje natomiast duchownych do pomocy przy organizacji. Nasza pielgrzymka jest przystosowana na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Wszystko, co robią służby, to jest właśnie takie dostosowanie. Trasa całkowicie przystosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Służby w gotowości, począwszy od służby technicznej, która naprawia wózki, jedzonko, które tutaj dba bardzo o wyżywienie, odpowiednie nawodnienie. Gdyby nie ta otwartość ludzi, gdyby nie to, co tutaj doświadczamy, no to prawdopodobnie gdzieś byśmy w drodze, gdzieś tam popadali. A czym jest pielgrzymowanie? Wielkim natchnieniem serca, wielką miłością i wielkim ratunkiem dla nas wszystkich. Ruszyła też 44. pielgrzymka akademicka metropolitalna. Potrwa 10 dni. Uczestniczy w niej 2,5 tysiąca wiernych. Trzeba się oczywiście spakować, przygotować jakiś namiot. No i najlepiej przygotować się też jakoś duchowo. Duchowo, czyli być może jeszcze przed pielgrzymką przystąpić do sakramentu spowiedzi. No i przygotować też sobie jakąś intencję. Naszą myślą przewodnią chyba jest radość i szczęście, że w ogóle możemy tu być razem. Jest niesamowite. Pod hasłem Kocham Kościół na Jasną Górę idzie warszawska pielgrzymka piesza akademickich grup 17. Zdecydowanie zapraszam wszystkich do pielgrzymowania z nami, ponieważ jest to niesamowite doświadczenie bliskości Pana Boga, drugiego człowieka. Istnieje wiele form pielgrzymowania, pieszo, na rowerze, a nawet konno. Ci pielgrzymi zmierzają akurat do Kodnia w województwie lubelskim. Anna Gerka, Republika.
Lepiej późno niż wcale. Jest pierwszy złoty medal dla Polski na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Krążek z tego najcenniejszego kruszcu wywalczyła dziś dominatorka kobiecej spinaczki sportowej na czas Aleksandra Mirosław. Ponadto w tej samej konkurencji na najniższym stopniu podium zmagania ukończyła druga z Polek Aleksandra Kałucka. No i jeszcze jedna świetna wiadomość. Polscy siatkarze zagrają o złoto na Igrzyskach w Paryżu. Po pełnym emocji meczu pokonali Amerykanów 3-2, a w finale zmierzą się z Włochami albo z Francją. Zarówno Aleksandra Mirosław, jak i Aleksandra Kałucka były zdecydowanymi faworytkami do olimpijskiego podium. Polki zmierzyły się nawet w półfinałowym biegu. Wygrała go rekordzistka świata, a chwilę później przystąpiła do decydującej wspinaczki. Mirosław toczyła wyrównany wyścig z Chinką Liuen Deng i ostatecznie pokonała rywalkę o zaledwie 0,08 sekundy. Szału radości nie było końca. Aleksandra Mirosław zostaje pierwszą w historii mistrzynią olimpijską w tej konkurencji, a ponadto z Paryża wróci do domu z fenomenalnym rekordem globu 6,06 sekundy. W biegu o brąz z kolei pewne zwycięstwo odniosła Kałucka. Tym samym po raz pierwszy na Igrzyskach w Paryżu na olimpijskim podium stanęły dwie nasze reprezentantki. Już za nieco ponad tydzień wielka defilada Wojska Polskiego w Warszawie. Aby jednak wszystko poszło jak w zegarku, potrzeba wielu godzin ćwiczeń. Jak co roku na kilkanaście dni przed 15 sierpnia żołnierze obsługujący najcięższy sprzęt przygotowują się do swojego święta w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej. To najpierw tam trwa trening pokazu dynamicznego, czyli przejazdów wzdłuż trybuny z najważniejszymi osobami w państwie. A przygotowanie żołnierzy śledził dziś od samego rana Dariusz Wrzosek. Armatochaubice Krab i K9, zestawy przeciwlotnicze Narew i Wisła oraz oczywiście czołgi Leopard i Abrams. Te wszystkie najcięższe w Wojsku Polskim maszyny już od poniedziałku biorą udział w zgrupowaniu przed wielką defiladą Wojska Polskiego. To jest przekrój typów, jakie występują w naszych siłach zbrojnych, od motocykli poprzez czołgi, kończywszy na działach samobieżnych. Grupy szkoleniowe podzielone są w ten sposób, aby jeden typ sprzętu ćwiczył w jednym czasie. Polega to na utrzymywaniu stałych odległości, stałej odpowiedniej prędkości, nie więcej niż 8 km na godzinę, tak aby dostosować się do przemieszczających się przed sprzętem. Dlatego tak ważne jest opanowanie szyku. To szczególnie istotne z perspektywy bezpieczeństwa, zarówno żołnierzy, ale przede wszystkim widzów zgromadzonych na Wisłostradzie. Przygotowanie czołgu to nie tylko jest powłoka wizualna, ale to jest również jego sprawność techniczna, czyli trzeba mieć na uwadze na przykład poziomy po olejów silnikowych, czy chociażby napięcie gąsienic. To jest naprawdę wiele składowych i to jest ciężka praca, która wymaga naprawdę intensywnego wysiłku zarówno fizycznego, jak i organizacyjnego, żeby to wszystko miało po prostu rację bytu i żeby ta defilada naprawdę była imponująca. Wszyscy żołnierze zgodnie twierdzą, że udział w defiladzie to ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Jestem jedyną kobietą, jeśli chodzi o na czołgach Abrams. Na defiladzie. Niektórzy biorą udział po raz kolejny, jeszcze inni pierwszy raz i to dla nich ogromna próba. Na wiele rzeczy trzeba zwracać uwagę. Czy jest odpowiednia odległość od czołgu z przodu? Na pewno stres jest i ekscytacja, tak? Przy tym, bo można pokazać sprzęt światu, jaki mamy. Żołnierze na zgrupowaniu przed defiladą nie tylko ćwiczą przejazd na odwzorowanej ulicy, ale także, a może przede wszystkim, muszą odpowiednio przygotować swoje maszyny do ćwiczeń, a później do samego święta. Najmniej oczywista część przygotowań do defilady Wojska Polskiego 15 sierpnia. Mycie czołgu, drodzy Państwo, taka prozaiczna czynność, ale trzeba ją zrobić, by to wszystko poszło zgodnie z planem. Dwutygodniowe zgrupowanie najcięższego sprzętu w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej zakończy się próbą generalną w nocy z soboty na niedzielę na Wisłostradzie. Po próbie generalnej nie ma już miejsca na pomyłki. Do tego czasu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, bowiem zostanie tylko kilka dni na delikatne szlify. Główny sprawdzian 15 sierpnia na Wisłostradzie. Dariusz Wrzosek, Republika. A już za kilka chwil rozmowa z naszymi gośćmi. Dziś Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, Witold Tumanowicz, Konfederacja. Zapraszam.